Tak nie może być, proszę pana, że my wszystko będziemy mieli z Amerykanów, tak jak było z F-16. Agregat się psuje w F-16, jest wymontowywany, po czym leci pocztą do Stanów Zjednoczonych i czekamy 3 miesiące, bo tak u nas ułożono wszystko. To jest, proszę pana, chore. Jeżeli te, powiem tak, zaniedbania w polskim przemyśle zbrojeniowym 10-letnie, więcej, 30-letnie. Nie zrobiono przez 10 lat nic takiego, co mogłoby rzeczywiście ten przemysł podnieść z kolan. Jeżeli chodzi o rozwój technologii, bo są firmy w Polsce, które mają naprawdę wielki potencjał, wielkie mają zasoby i mają naprawdę rozwiązania rewolucyjne, ale ich się nie dostrzega i się w ogóle nie wpuszcza na rynek i do działania. Stąd się bierze to, wie pan, to jesteśmy ewenementem w skali świata. Nigdzie tak w świecie nie ma jak u nas. To jest takie kuriozum. Podcast Spraw Zagranicznych.